Na razie proszę o wygłoszenie referatu o edukacji przyrodniczo-łowieckiej społeczeństwa realizowanej przez Polski Związek Łowiecki. Który z panów? Marian Flis. Pan Marian Flis. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym zaprezentować referat. Jestem troszeczkę w trudnej sytuacji, bo już dużo powiedziane było o tej edukacji, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Niemniej jednak chciałbym przedstawić zagadnienia, które do tej pory były realizowane przez Polski Związek Łowiecki w zakresie edukacji przyrodniczo-łowieckiej społeczeństwa, naszego społeczeństwa. Na początek chciałem troszeczkę zacząć od tego prawodawstwa, aczkolwiek nasz statut Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki w rozdziale drugim mówi, że do zadań koła łowieckiego należy między innymi utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów, propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska. I punkt 7 tegoż paragrafu mówi, że do zadań tych należy również współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego. Jeżeli chodzi o współpracę z młodzieżą, z dziećmi, można powiedzieć, młodzieżą szkolną, to generalnie te zadania Polskiego Związku Łowieckiego koncentrują się na współpracę poprzez realizację wspólnych zadań z nauczycielami. Głównie to dotyczy nauczycieli przyrody, biologii, zależnie od stopnia szkoły. I tutaj jako takie podstawowe należy wymienić, aczkolwiek było już mówione, koleżanka Diana mówiła, że w tej chwili odchodzimy od tego priorytetu jako dokarmianie zwierzyny, ten podstawowy cel działań edukacyjnych, ale nagrywane są filmy przyrodnicze, ja później jeszcze dalej o tym będę mówił, współudział w ogólnopolskiej akcji Ożywić Pola, koordynowanej przez Polski Związek Łowiecki i Łowiec Polski, współudział akcji w myśliwi dzieci zwierzętom. Posiadamy również ośrodki edukacji ekologicznej. Takim priorytetowym naszym jest ośrodek Manowo, administrowany przez Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie. No i jedyna w Polsce stacja badawcza Polskiego Związku Łowieckiego i jedna z nielicznych w Europie w Czempiniu w Wielkopolsce. Dodatkowo rokrocznie przygotowywane są materiały edukacyjne przez Polski Związek Łowiecki, które za pośrednictwem struktur terenowych, czyli za pośrednictwem zarządów okręgowych, kół łowieckich trafiają właśnie w ramach propagowania tych akcji wszelkiego rodzaju do szkół. I niedawno również w ramach edukacji pojawiły się gry i programy interaktywne na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego. Tutaj, jeżeli chodzi o działania edukacyjne, to nie bez znaczenia pozostaje projekt, który w tej chwili jeszcze jest w trakcie realizacji. Jest to projekt Bioróżnorodności dla przyszłości i ma taką przekorną nazwę, jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia. Jest to projekt, który rozpoczął się w kwietniu 2014 roku, a zakończy się w kwietniu 2017 roku, już niedługo. Jest to projekt o zasięgu ogólnopolskim i w ramach tego projektu przewidziane są 32 warsztaty. W ramach tych warsztatów, nawet za tydzień takie warsztaty odbędą się we Wrocławiu, organizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Głównymi założeniami projektu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej w odniesieniu do różnorodności biologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych właśnie u dzieci i młodzieży szkolnej, edukacja w zakresie bioróżnorodności w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Kolejnym celem czy takim założeniem projektu jest uzupełnienie luki w dostępności specjalistycznych pomocy dydaktycznych przydatnych do nauczania, zarówno w zajęciach takich zamkniętych, w zajęciach klasowych, jak i w zajęciach terenowych oraz pozalekcyjnych. Zwiększenie potencjału edukacyjnego nauczycieli przyrody, łamane biologii, bo to zależnie od poziomu nauczania, jest różnie te przedmioty się nazywają, przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną. I tutaj cały ten projekt ukierunkowany jest na jak gdyby dwa poziomy nauczania. Pierwszy to jest poziom podstawowy w klasach 4-6 i drugi poziom ponadpodstawowy. Co jeszcze o tym projekcie warto wspomnieć? Warto o nim wspomnieć, że w tym projekcie uczestniczą zarówno nauczyciele ze szkół, ale również i myśliwi. Jest to nazwane, że nauczyciel i myśliwy tworzy tak zwaną parę edukacyjną. I w tym momencie ci myśliwi, którzy, myśliwi terenowi,
którzy bezpośrednio współpracują ze szkołami, później w ramach tej edukacji przyrodniczej, edukacji ekologicznej również dość często uczestniczą w tych zajęciach organizowanych w szkołach, w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach projektu nieodpłatnie rozpowszechnianie jest materiałów dydaktycznych wśród uczestników warsztatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas tematycznych wydarzeń organizowanych przez, tutaj może pominąłem, bo oprócz PZŁ ten projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Dzisiaj już były tutaj prezentacje osób reprezentujących to stowarzyszenie. Dodatkowo powszechny dostęp do wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie internetowej projektu. To jest jedno z działań podejmowanych przez Polski Związek Łowiecki. Następne, wspomniałem już o Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie, gdzie rokrocznie organizowane są zajęcia, prawda, z zakresu edukacji dla dzieci i młodzieży, no różnych grup wiekowych, w zasadzie która ze szkół nie wykaże akcesu uczestnictwa w takich zajęciach, to są te zajęcia realizowane. Kilka liczb, w zajęciach rokrocznie bierze udział około 5000–6000 dzieci. Następne, też już wywołana przeze mnie w tej wyliczance, Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie oprócz badań naukowych prowadzonych przez pracowników stacji organizowane są zajęcia edukacyjne. Stacja posiada bogatą bazę dydaktyczną, bo posiada hodowlę wolierową różnych gatunków zwierząt, a więc bezpośrednio w terenie, na miejscu osoby, które uczestniczą w tych warsztatach różnego rodzaju, mogą zapoznać się z biologią tych gatunków, przede wszystkim zobaczyć je na żywo, bo nie wszystkie zawsze uda się zobaczyć na żywo, ale przede wszystkim też zapoznać się z biologią, z formami ochrony, jeżeli są to gatunki chronione, i wszystkimi innymi rzeczami związane z biologią i ekologią poszczególnych gatunków tam występujących. I również rokrocznie to jest około 1500 dzieci i młodzieży, które tam do Czempinia odwiedzają tą naszą stację Polskiego Związku Łowieckiego. Następnie program edukacyjny edukacji ekologiczno-łowieckiej realizowany w województwie kujawsko-pomorskim Myśliwi Dzieciom, Dzieci Zwierzętom. Program ten realizowany jest, tak jak wspomniałem, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, to na terenie trzech okręgów: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. I w ramach tego programu, tego projektu, nauczyciele myśliwi prowadzili lekcje, organizowali wycieczki, konkursy, zimowe dokarmianie zwierzyny, sadzenie lasu oraz wiele innych form edukacji. I teraz, jeżeli chodzi o ten program, to tutaj kilka liczb związanych z tym programem, a więc lekcje edukacyjne z dziećmi, wycieczki. Bardzo takim przekonywującym elementem tej edukacji są właśnie organizowane wspólnego rodzaju wycieczek, wyjazdów do lasów, tak żeby te osoby zapoznać z takimi praktycznymi formami działań myśliwych, działań w zakresie ochrony środowiska, działań w zakresie ochrony przyrody. Tworzenie zalesień i zadrzewień śródpolnych to również i w ramach poszczególnych kół łowieckich, ale przede wszystkim tutaj na podkreślenie zasługuje współpraca wielu kół łowieckich i wielu zarządów okręgowych z administracją lasów państwowych. Mówię o nadleśnictwach, gdzie wspólnie z nadleśnictwami organizowane są przeróżne akcje sadzenia, zalesiania, odnawiania. Wszystko związane, prawda, z zwiększeniem bioróżnorodności i zwiększeniem lesistości. Stoiska edukacyjne na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki stały się już w zasadzie takim stałym elementem tych imprez. To prawda, koleżanka Diana mówiła, że w tej chwili organizujemy tylko dwie takie znaczące ogólnopolskie imprezy, to jest Targi i Ogólnopolski Hubertus, ale to nie znaczy, że zaprzestaliśmy uczestniczyć w imprezach. Ciągle uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach, ale organizowanych przez inne podmioty. Są to jakieś tam dożynki, imprezy samorządowe i inne elementy, gdzie zawsze również staramy się, aby na każdej takiej imprezie były stoiska edukacyjne dla dzieci i były osoby, które w taki przystępny sposób potrafią przedstawić zagadnienia związane z gospodarką łowiecką, z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, wreszcie z tym nieszczęsnym, jak tutaj było wymieniane, pozyskaniem, zabijaniem, strzelaniem. To są tylko synonimy, prawda? Ktoś te zwierzęta odstrzeliwuje i robimy to my, myśliwi. Więc tutaj staramy się do społeczeństwa dotrzeć nie tylko poprzez, jak to Diana powiedziała, przez tylko kiszenie się we własnym sosie, czy udowadnianie myśliwym, jakie dobre jest łowiectwo, tylko ten przekaz staramy się szerzej rozpropagować, czyli dotrzeć do społeczeństwa, a najlepszą metodą jest to dotarcie poprzez dzieci i młodzież.
No tutaj jakieś tam zdjęcia właśnie z tego rodzaju zadań, z tego rodzaju zajęć, można by powiedzieć, gdzie, prawda, budzą duże zainteresowanie, zwłaszcza jeżeli na takiego rodzaju spotkaniach pojawiają się zwierzęta żywe. Bo zwierzęta spreparowane niekoniecznie już budzą takie atrakcje, aczkolwiek tam bardzo często dzieciaki chociażby się fotografują, ale zwierzęta żywe budzą wiele emocji. Nie. Tam jeden tylko egzemplarz był żywy. Również tutaj w ramach edukacji ekologicznej, w ramach promocji łowiectwa, w ramach no, też stałem odpowiedzialności może działań PR-owych, jest wydawanie, rokroczne wydawanie materiałów edukacyjnych, również książek kolorowanych. To jest uzależnione od grup wiekowych dzieciaków, do których te wydawnictwa, nazwijmy to w cudzysłowie, są skierowane. Jest również podręcznik przeznaczony dla młodzieży w gimnazjum. Tutaj jest kilka urywków z tych wydawnictw, prawda, jak to wygląda, przeróżne plansze i tak dalej. No i kolejna akcja, taka bardzo, bardzo zakrojona na szeroką skalę, to jest akcja Ożywić Pola. Największa akcja praktycznej edukacji ekologicznej w Polsce. Tutaj co roku ta akcja realizowana jest od 2005 roku, ale co roku pod innym mottem. W 2015 roku był to rok bażanta, w tej chwili w 2016 jest to rok gęgawy. Niemniej jednak w 8 edycji akcji Ożywić Pola brało udział blisko 630 szkół i ponad 450 kół łowieckich. Dla przypomnienia, dla niezorientowanych powiem, że w Polsce funkcjonuje około 2,5 tysiąca kół łowieckich. Więc co roku uczestniczy w niej, zobaczcie Państwo, od 15 do 30 tysięcy uczniów oraz tysiące nauczycieli. No i oczywiście w akcje te włączają się również rodzice i myśliwi, bo ta akcja, finał tej akcji jest jak gdyby nagradzany, a więc tutaj zapraszane są zarówno dzieciaki, przedstawiciele szkół, ale również i rodzice na jak gdyby ostateczne rozwiązanie tej akcji. Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, istota programu. Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony przyrody. Wzbogacanie różnorodności biologicznej właśnie poprzez ciągłe działania z zakresu, tak jak tutaj widać na zdjęciu, działalności związanej z wprowadzaniem nowych gatunków, tworzeniem remiz śródpolnych, porządkowaniem, poprawianiem stanu jakościowego różnego rodzaju zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych, i tak dalej, i tak dalej. W ramach działań promocyjnych wydawane są również tablice edukacyjne, które również poprzez struktury terenowe rozpropagowywane są do zarządów okręgowych, a później trafiają do szkół. Również płyty edukacyjne, książki z zakresu zarówno ochrony środowiska, gatunków zagrożonych, jak również szeroko rozumianej ochrony przyrody. Tutaj był film, ale podobno dowiedziałem się, że głosu nie ma, więc żeby nie przedłużać, to nie będę, aczkolwiek czas mam dobry, jak wszyscy na ten czas patrzą, ale jeszcze jeżeli chodzi o, no tak wszyscy z tym taką trwogą patrzą na ten zegar, ja teraz tak spojrzałem na wszelki wypadek, więc jeżeli chodzi o dalsze działania promocyjne w zakresie edukacji ekologicznej, to są również gry multimedialne, które są dostępne zarówno na płytach, jak i na witrynie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego. Co jeszcze warto byłoby podnieść? Tutaj było mówione, któryś z poprzednich prelegentów wspomniał o tym, że w zasadzie edukację prowadzimy na poziomie dzieci, młodzieży, ale tej młodszej młodzieży, nazwijmy to szkolnej, a później nawet tu były konkretne przedstawione zestawienia, że koleżanka Diana mówiła o tym, że najmniejszym poparciem PZL cieszy się osób w wieku około 30 tam lat, prawda? Więc no tak średnio uśredniłem, że to jest około 30 lat. Otóż Szanowni Państwo, jest to ta grupa, powiedzmy około tam 25-30 lat, jest to grupa, która po prostu, no rzeczywiście trudno jest do tej grupy dotrzeć. Ja oprócz tego, że pracuję w Polskim Związku Łowieckim, jestem wykładowcą też na uczelni i próbuję, na uczelni przyrodniczej. I próbuję właśnie moich studentów również zaktywizować do wszelkiego rodzaju form działalności, chociażby poprzez zarówno zajęcia, jak i wykłady, ale chociażby przez koła naukowe. Ale proszę mi wierzyć,
tych osób naprawdę, nie wiem, czy oni już mają jakieś inne przekonania w zakresie łowiectwa, w zakresie leśnictwa, w zakresie ochrony przyrody, ale naprawdę trudno jest te osoby jak gdyby przechwycić, żeby dalej i ich edukować i oni pomogli edukować również innych. Ponadto przedmioty, które związane są z łowiectwem, leśnictwem na uczelniach przyrodniczych oprócz wydziałów leśnych, są to przedmioty tak zwane fakultatywne, gdzie studenci mają, prawda, wybór, więc nie zawsze te przedmioty związane z łowiectwem poprzez różne właśnie pryzmaty, stereotypy, które próbujemy obalić, no nie cieszą się, powiem szczerze, zbyt sporym zainteresowaniem. No i tutaj jeszcze w zasadzie równo 0, 0, 0. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo.